No dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczniemy trochę od makijażu i potestuję sobie nowe rzeczy. Zaraz, znaczy nowe i trochę stare. Zaraz wam powiem, co tutaj wymyśliłam na dziś. Mam kawę, bo już generalnie późno się zabieram do nagrywania, ale mam dzisiaj taki dzień, że nic, wiecie, nic w pośpiechu, generalnie odpoczywam i zrobiłam sobie takie guilty pleasure, ale o tym wam powiem trochę później. Słuchajcie, głównie to, co bym chciała zrobić, to przetestować te sety z Tarte, które już wam pokazywałam ostatnio, ale nie wszystkie produkty, dlatego że na przykład tuszu do rzęs nie chcę otwierać, no bo jeszcze mam inne i nie chcę po prostu, żeby, wiecie, zeschły się, więc pokażę wam tylko, co tutaj jest, ale coś tam sobie z tych, z tych setów przetestuję i słuchajcie, ja przejrzałam moje pudełeczko, gdzie trzymałam rzeczy, w którym są jeszcze produkty z kalendarza adwentowego, który sobie zrobiłam. I to jest po prostu wstyd, mam wrażenie, żeby ja w sierpniu testować kosmetyki z kalendarza. I nie używałam ich wcześniej. Więc to, co chciałam przetestować, to jest to duo z Kat Von D, czy tam KVD, Shade Light. I to jest kontur, Light Contour Duo, o, to jest tak, Light Duo, to jest ten kolor i mam tutaj to opakowanie, ono takie całkiem duże jest, no śmieszne, takie niby ładne, bo tutaj ma to takie wystające, ale czy to praktyczne w podróży będzie, to nie wiem. W każdym razie tutaj mam brudne lusterko i dwa produkty, już mam czyste lusterko, ale tutaj jest taki puder, wydaje mi się, że rozświetlający pod oczy, no i właśnie taki kontur. Nie wiem, czy to będzie jako bronzer, czy jako, no głównie pewnie jako kontur, bo tak się nazywa, więc to, słuchajcie, ponieważ tutaj w tym zestawie jest róż, to przetestuję sobie ten, ale w ogóle zajrzałam, że ja mam całe w ogóle opakowanie różu Milani Luminoso. I obiecałam sobie, że przetestuję... Znaczy, że otworzę to opakowanie, jak zużyję coś tam innego, no i cały czas używam czegoś innego. Więc nie wiem, kiedy to się stanie, ale trochę mi głupio, powiem wam szczerze. Wyjęłam też puder, to jest puder Belle, Too Skin, Matte, Press Powder, Pocket, no taki zwykły to jest puder. Kolor niby transparent, no i ja nie wiem, czy ja go nie kupiłam w Biedronce przypadkiem, a nie wiem, czy on nie będzie... za jasny, ale skoro jest transparentny, to może będzie ok. Więc ja sobie teraz nałożyłam już, puszek jest taki bardzo tani, taka, nałożyłam podkład, podkład to są te trzy moje podkłady Lancome, zmieszane i nie nałożyłam nic jeszcze więcej, bo znalazłam też korektor i to jest Best Skin Ever z Sephory i to jest kolor 22. No, kiedyś go miałam, tylko że on się chyba nazywał troszkę inaczej i był bardzo dobry, bardzo fajny, miał taką fajną kremową konsystencję, więc pomyślałam, że kupując go, wiecie, do kalendarza, myślałam, że będzie bardzo fajny, no i mam nadzieję, że taki też będzie, więc pomyślałam, że wyjmę go, zobaczymy jak tam z kolorem, może będzie lepszy na lato, może na zimę, to wtedy będę go używać, ale przetestować powinnam, żebym wiedziała, co mam, bo potem, wiecie, wyciągam coś, coś innego się skończy, wyciągam, a to ma zły kolor, to lepiej używać w dobrej porze. No to co, przechodzimy do rzeczy w takim razie. Kończę gadanie, bo tutaj sporo tego jest, a wiadomo, że jak ja się rozgadam jeszcze, to może długo trwać. Ten film. Okej. Konsystencja wydaje mi się podobna do tego, co kiedyś. Kolor też. Dobra, przygotuję sobie też od razu tutaj już puder, bo zawsze tak robię, że wysypuję sobie puder, to będzie ten Fenty. Butter. I zobaczymy. O, bardzo ładnie. No, trochę tak jak go pamiętam. Że jest taki właśnie kremowy, ładnie się rozprowadza, też ładnie kryje. Mam nadzieję, że nie będzie wchodził w linię. No, wydaje się bardzo podobny i ten kolor też na teraz jest ok, ale myślę, że jak trochę będę bledsza już po lecie, też będzie ok, bo... Starałam się wybrać taki z delikatnym, takim łososiowym jakby tonem, żeby właśnie niwelował delikatnie moje zasinienia. No to zobaczymy. Nie jest też taki, że nie wiem, znika, no faktycznie gdzieś.
lepiej to wygląda, nie? Nie mówię, że on ma takie pełne krycie, ale na pewno wygląda ta okolica lepiej. No dobra, mamy to. To teraz puder. Ja sobie użyję do tego normalnie pędzla. Na pewno nie tego puszka, bo na pewno jest dziadowski. Bardzo jasny się wydaje. No, zjem, zobaczymy. No mam nadzieję, że naprawdę jest transparentny. Okej, okay. Ten puder nie pyli się tak bardzo. Pachnie. A może to pędzel pachnie, bo wczoraj prałam? Dobra, nie pyli się bardzo, ale trochę tak. Taki matujący się wydaje. I... I wcale ten podkład, który mam pod spodem, ładnie nie wygląda z tym pudrem. Nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, tego momentu, wiecie, że właśnie jest taki bardzo matujący. I czuję, słuchajcie, ściągnięcie delikatne. Więc może to jest kwestia, że będzie trochę lepiej, jak wiecie, no skóra zacznie wydzielać sebum i to wszystko się ładnie połączy. Albo mogłabym też użyć takiego, nie wiem, sprayu settingującego na przykład, żeby potem to wszystko, jakby żeby usunąć tę pudrowość, no ale nie wiem, czy chcę. Też nie, w sumie nie testuję dzisiaj trwałości podkładu, bo wiem, że jest trwały. Także słuchajcie, ja teraz może tak, zrobię brwi. Do brwi używam tego z Anastasia Beverly Hills i umaluję oczy i przyjdę, bo tak, potem to już tylko konturowanie i pomadki. Aha, słuchajcie, to może Wam od razu tutaj pokażę. W tym zestawie jest kredka do oczu. Ja bardzo rzadko używam teraz kredki do oczu tak naprawdę. Bardzo fajny jest ten zestaw. O, tu jest taki fajny, fajny tusz. Fajne takie letnie opakowanie, po prostu bardzo się kojarzy z wakacjami. No i przepiękna w ogóle pomadka w takim bardzo ładnym, wakacyjnym też opakowaniu. No bardzo ładnie to wygląda, tak biżuteryjnie. No i właśnie jest też kredka, więc nie wiem, może sobie jej użyję, chociaż tak jak mówię, mogłabym ją użyć, żeby ewentualnie sobie ją rozetrzeć, żeby tylko przyciemnić. To są w ogóle fajne, pełnowymiarowe produkty, więc ten zestaw naprawdę był bardzo fajny. A ta kredka z tego, co na ile sobie ją tam pomacałam w sklepie, to jest taka bardzo, słuchajcie, taka kremowa, miękka wręcz. No. I waterproof jest, czyli powinna zastygać i być wytrzymała. Dobra, także tak jak mówię, skończę sobie brwi i oczy i zaraz przyjdę. Już wróciłam i przypomniałam sobie, że miałam użyć tej kredki, więc chyba to zrobię. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy ja będę umiała w ogóle. Ale tak sobie nałożę ją przy rzęsach może i po prostu rozetrę jakoś pędzelkiem czy coś. Tak, wiecie co? Wygląda to trochę tak, jak sobie na przykład nałożę tusz, nie? I sobie właśnie umaluję przypadkiem tuszem taką linię przy rzęsach, bo to się bardzo często dzieje, więc wygląda to prawie, że... Tak samo mam wrażenie. Nie wiem, może się przekonam do robienia sobie kresek czy coś. Ale na pewno fajnie się rozciera ta kredka. Bo jest taka miękka. Także jak wymyślę jakiś sposób na to, jak ją używać na linię wodną do takiego makijażu, to trochę za dużo. Także zobaczymy. No nic. Może się odważę kiedyś, to sobie zrobię taką kreskę z jaskółką. A na razie, dobra, musi tak zostać. Jak pomaluję rzęsy, to mam nadzieję, że będzie ładnie. I słuchajcie, przejdziemy teraz może do tego Shade Light. I muszę znaleźć pędzelek. Właśnie, ja ten produkt kupiłam w ogóle, bo ja bardzo tęskniłam za takim pudrem właśnie pod oczy. Kiedyś używałam takiego, już nawet nie pamiętam z jakiej marki to było. Chyba ze Smashboxa, tak. I był taki właśnie fajny, jasny, rozświetlający puder. I ja go używałam przez długi czas, bo on był bardzo wydajny. I jak się skończył, to brakowało mi takiego pudru właśnie, który rozjaśnia te okolice, który mogę sobie nakładać. No, nie wiem, na pewno coś dołożyłam, ale żeby to był taki efekt rozjaśnienia, to nie wiem. Tak na ten moment to, słuchajcie, nic to nie zmieniło.
Wydaje mi się, że po prostu delikatnie dołożyłam sobie jakby krycie jakiegoś produktu, ale rozjaśnienia jakiegoś wielkiego to nie widzę, szczerze powiem, więc nie wiem, będę testować i zobaczę, czy to aż takie fajne. Nie wiem, może przy tej, przy tym innym pudrze to też tak nie widać tego za bardzo, nie wiem. Słuchajcie, przechodzimy do konturowania. Bardzo się sypie, proszę bardzo. No ja tylko na chwilę tutaj, znaczy troszkę tutaj właśnie... Matko! O nie, po prostu tego jest strasznie dużo na pędzlu, nie mam tego jak otrzepać. No dobra, ryzykujemy. Mam nadzieję, że się będzie dobrze rozcierał. Okej, rozciera się. Ale pyli się strasznie, słuchajcie. Jak puder z Kobo. Albo i bardziej nawet. No ale dobra, jest napigmentowany. Ładnie się rozciera. Ładny ma też kolor. Okej, okej. No, jest napigmentowany, tak. Więc malutko tutaj trzeba go używać, ale można sobie na pewno dokładać. Ale słuchajcie, nie wiem, czy to właśnie kwestia tego pudru, że tak średnio mi się podoba, jak on też wygląda na tym podkładzie. I że ta baza cała taka nie jest, jak ja lubię. Nie wiem. Ale tak, pomimo tego ładnie się rozciera, także daje takie fajne rozmycie. Nie ma żadnych plam, także to jest fajne. Nie wiem, czy można... Nie podoba mi się za bardzo, że on się tak pyli, bo nie mogę go sobie tak normalnie, wiecie, wtłoczyć w pędzel, bo będzie tego produktu po prostu wszędzie za dużo i to nie o to chodzi, bo też narobię sobie plam. Więc nie wiem, no będę musiała nauczyć się z nim jakoś pracować, ale o, można go dokładać. Ładnie się rozciera, no to ten plus, że przynajmniej można go sobie rozetrzeć. Ale po tym pierwszym wrażeniu naprawdę powiem wam, że wolę ten bronzer z Sensik. To jest kolor 109 Ultra Bronze. I on też się pyli. Natomiast przepięknie się rozciera, daje bardzo ładny kolor, bo to jest taki trochę właśnie połączenie takiego bronzera, trochę konturu, no generalnie wygląda bardzo fajnie i powiem wam, że mam wrażenie, że ten jest fajniejszy niż ten. No, nieźle. Tyle miesięcy czekania. Przede wszystkim, no nie wiem, zobaczę sobie też na innym pudrze, tak jak mówię, może to naprawdę ten bel wszystko popsuł. Ale jestem też troszkę zaskoczona, że ten jasny puder niewiele robi. No bo tutaj widać go, że jest jasny, ale jest tak bardzo też drobno zmielony. Nie wiem, no ten ze Smashboxa widać było, że pięknie właśnie rozświetla, rozjaśnia te okolice pod oczami, gdzie się go nałożyło. No więc liczyłam na to samo. Zobaczymy. No będę na pewno używać, ale Sensik polecam. Polecam póki co bardziej. Dobra, otworzę sobie teraz ten drugi zestaw i w tym drugim zestawie, słuchajcie, mamy takie rzeczy. Jest róż, jest miniaturka tuszu do rzęs i jest też taki, to się nazywa Maracuja Lip, Juicy Lip. I to jest chyba taki błyszczyk, balsam. Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że oryginalnie to jest w formie takiego wykręcanego błyszczyko balsamu do ust. Ale no tutaj widzę, że jest raczej taka pomadka, powiedzmy. To są takie miniaturki, bo to faktycznie jest taki opakowanie właśnie takich miniaturek, które ja dostałam po prostu do zakupów, jak kupowałam właśnie inne rzeczy Start. I mamy tutaj właśnie ten tusz do rzęs. Jest taki mały, ale uroczy jest, fajny. Nie wiem, na jakiś wyjazd po prostu sobie go wezmę. Mam nadzieję, że jest dobry. No i właśnie ten Maracuja Juicy Lip w kolorze Orchid. Ja nie pamiętam, jak ja chciałam, bo ja mówię, wow, że ja byłam bliska go zakupu. Ojej, ej! No dobra, tego jest tyle. Tyle co mniej więcej pomadki z Charlotte, a mam ją już długo. Pachnie to, słuchajcie, kokosowo. Taki to ma zapach. Znaczy to nie wiem, bo wydawało mi się, że to jest po prostu taki bardziej w formie takiego błyszczyka oryginalnie, a tutaj jest w formie takiej pomadki. Ale dzisiaj chyba sobie użyję tej. Zobaczymy.
Ale to jest takie śmieszne, wiecie, to jest takie maleńkie naprawdę i ten różyk też jest taki maleńki. No i zobaczymy, dzisiaj nałożę sobie ten róż, to jest kolor Seduce. I mam nadzieję, że będzie ładny, dobry. Tam taka bieda, że tutaj nawet lusterka nie ma, ale jest róż. Tak wygląda. Ma takie ładne tłoczenie. No, i kolor wydaje mi się, że może mi się podobać, bo on nie jest jakiś bardzo różowy. Wydaje się taki trochę ceglany, zgaszony, trochę taki brudny, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało też na policzkach. Ale jako taki miniaturka, no to myślę, że też może być fajny na wyjazdy. I słuchajcie, dla odmiany ten się nie pyli w ogóle. Więc o, nałożyłam sobie tyle na pędzel, a tutaj nic się nie pyli, także lepsze wrażenie niż bronzer zrobił na mnie. Okej, nie jest bardzo napigmentowany, nie robi plam. A kolor wydaje mi się... Dobra, tutaj jest generalnie cień, bo z tej strony jest światło, więc nałożę z tej strony, żebyście zobaczyli, bo tu się wydaje, że o, jaki to kolor. Ale w ogóle nie, on jest bardzo delikatny. Daje się ładnie rozcierać. O, widzicie? Że tak, no, malutko się nakłada, ale można sobie też budować ten efekt. No fajnie, słuchajcie, w ogóle się nie pyli, naprawdę, to jest z nim bardzo fajne. A kolor wydaje mi się, że delikatnie, no jest taki trochę różowawo, jakby taki ceglany trochę, o. Fajnie! Znaczy ja się cieszę, że sobie przetestowałam, mam taką mini miniaturkę, więc akurat to jest urocze. Ale jest matowy, w ogóle nie ma błysku tutaj. Chyba ten Milani by mi się bardziej podobał, na pewno, gdybym go sobie go używał. To by mi się bardziej podobał. Wiecie, użyję sobie teraz rozświetlacza tego z Catrice, bo on mi da błysk od razu i będę zadowolona, ale... No, będę używała tych kosmetyków. Powiem wam, że nic mi jakoś dzisiaj nie powaliło. Słuchajcie, ja czasami robiłam testy na przykład, nie wiem, drogeryjnych kosmetyków, gdzie było wow, nie? Ale to fajne, ale tamto... A tutaj... Nie wiem, Tarte też słynie. A, bo ten róż to jest chyba, czy to jest ten Amazonian Clay? Tak, Amazonian Clay 20 Hour Blush. No właśnie, to są jakieś takie trwałe, bardzo właśnie różne, ładne kolory mają, wszyscy tak chwalą. No i oby się utrzymywał długo i fajnie. No tak samo te, to, z KVD, Kat Von D tutaj jeszcze jest. No to przecież hity jakieś były, przecież to wszyscy zachwyceni tymi, jakie to dobre. Nie wiem, może to mówię, może to ten puder wszystko zepsuł i dlatego mam takie wrażenie, nie wiem, będę używać więcej jeszcze, to zobaczę, jak mi się to wtedy sprawdza. Nie wiem, słuchajcie, dlaczego tu jest tak ciemno autentycznie, bo ogólnie jest bardzo jasny dzień dzisiaj, więc pojęcia nie mam, ale ja nie umiem w to światło, więc tak, tutaj, o, całkiem dużo też tej pomadki jest, tak. Wszystko działa, o proszę bardzo, wykręca się, działa, wszystko dobrze. No i słuchajcie, testujemy, bo to jest w ogóle, to jest takie masełko, o, tego słowa mi brakowało, takie masełko do ust dosłownie. Na ile sobie, o Jezus, to jest takie, to tak sunie po ustach, jest takie bardzo miękkie. Jaki ma piękny kolor naturalny, słuchajcie. Ojej. Ale jakie to mięciutkie jest. Chyba bałabym się, że to się właśnie... To wygląda, jakby się miało rozmaślić za chwilę, nie? I kolor to jest w ogóle nude. Jest idealny. To jest przepiękne i delikatnie, słuchajcie, czuć tutaj zapach mięty. To jest takie miętowe troszkę właśnie w zapachu. A nie wiem, czy będzie jakieś powiększające, czy coś. Mi się wydaje, że to po prostu ma nawilżać. Czy tu jest coś napisane? Nie, ale słuchajcie, to... Ja już w ogóle kiedyś chciałam sobie to kupić. Tak osobno właśnie taką pomadkę i tę właśnie, tę marakuja. Też chciałam ją sobie kupić kiedyś, ale powstrzymałam się. I tak, co my tu mamy? Antioxidant and Vitamin Rich Lip Balm Tints and Treat Your Lips. Tutaj delivers intense hydration and soft subtle color. Zgadzam się ze wszystkim. Słuchajcie, no to jest... To jest najlepsza część tego testu dzisiaj i tych kosmetyków, które sobie tutaj sprawiłam i kupiłam i przyniosłam. No te tuszy jeszcze nie testowałam, mam nadzieję, że będą też fajne. Natomiast jakie to jest cudowne. To jest w ogóle kosmetyk, który ja najbardziej lubię.
to słuchajcie, w moment nawilża, przepięknie wygładza usta, sprawia, że jak przez chwilę były jakieś przesuszone, jakieś suche skórki, to w ogóle nic już, nic nie ma, nic nie czuć. Fajnie pachnie miętą, ma bardzo ładny, delikatny kolor, ale wyrównuje delikatnie kolory ust i wyglądają bardzo naturalnie. Po prostu są takie, takie właśnie w moment takie soczyste, nawilżone, wypełnione. Do tego delikatnie się błyszczą, bo tak jak mówię, to jest takie masełko, które też delikatnie wygląda jak błyszczyk na ustach. Wow! To... no to mi się podoba. Z tego to się cieszę i dlatego kosmetyków warto było to kupić. Ten zestaw. I myślę, że słuchajcie, jak kiedyś mi się skończy, to mam nadzieję, że te formuły będą i zostaną, bo wydaje się, że to jest po prostu no coś, co ja najbardziej lubię. Czyli właśnie nawilża, wygląda delikatnie lekko, ale delikatnie też wyrównuje kolory tuz, bo ma delikatny kolorek, ale to się też tak bardzo nie rzuca w oczy, nie jest jakieś takie mega nienaturalne, bo to tutaj mogło się wydawać mi takie ciemne. Jak ja to widziałam, to mówię, o, takie ciemne trochę, bo to może tak być, wiecie. Te kosmetyki są różne, ale tutaj jest więcej tego właśnie nawilżenia, tego masełka, niż tego pigmentu. Wow. Wow. Mega się cieszę, także to mi się bardzo podoba. No, to już jestem zadowolona, widzicie. Reszty będę sobie używać, testować. Nie jest źle. Ten róż fajnie, ładnie wtapia się też tutaj jakby we wszystko, więc ładnie to wygląda, mam wrażenie. No te tusze sobie jeszcze przetestuję, więc wygląda na to, że ten Tarte to dobry. Dobry. Tylko te inne rzeczy, które dziś tak średnio mi podpasowały. Dziwne. To ja teraz wytuszuję rzęsy. Nie czuję w ogóle żadnego mrowienia, więc ten efekt, ta mięta nie jest chyba po to, żeby to jakoś tam nawilżało, tylko bardziej sprawiało wrażenie takiej świeżości tego produktu. Także ja teraz sobie umaluję rzęsy i chcę nagrać jeszcze jeden film, więc się za to zabiorę i potem do Was przyjdę, to sobie pogadamy i spędzimy dzień. Także dajcie znać, czy używaliście tych kosmetyków, czy mieliście to, jak to się u Was sprawdza. W ogóle jak ja sobie testowałam to w Biedronce, to mi się wydawało, że to jest taki fajny, taki kremowy puder, taki ojej, będzie cudowny, taki, nie wiem, może podobny trochę do tego Peach, tak mi się wydawało. Natomiast, no on nie, taki przyjemny jest, bardzo taki, taki masełkowaty wręcz też, natomiast na skórze wydaje się taki matowy. A dobra, słuchajcie, maluję rzęsy, później do Was przychodzę. No, no wydaje mi się, nie jest źle, ogólnie nie jest źle. I nie wiem też, słuchajcie, czy przypadkiem ten puder tak szybko się nie wyświeca, bo mam wrażenie, że teraz już wygląda lepiej. Ale jeśli on teraz wygląda lepiej, to znaczy, że nie wiem, za pół godziny zacznie się wyświecać pewnie. No nic. To już, słuchajcie, prawie wszystko przynajmniej, co przetestowałam z tego kalendarza, więc już nie mam prawie nic, jeszcze tylko ten róż, który wiem, jak wygląda, chociaż nie wiem, czy się nie zmieniła formuła, czy nie kupiłam już tego opakowania z tą zmienioną formułą. No i ten, i te tusze, o, i ten drugi balsam z tego zestawu. No, także tak to wygląda. Tak jak zawsze mam wrażenie, tylko troszkę inne kolory, ale to się nie rzuca aż tak bardzo w oczy. Spoko, na pewno będę mogła używać tych produktów, to nie jest tak, że coś mi bardzo nie pasuje i mi się nie podoba. Na pewno będę używać i zużywać, także dajcie znać, czy używaliście właśnie ich, czy macie. Albo tego, z tego Tarte na przykład, czy używaliście innych róży w innych kolorach. Jak Wam się sprawdzają te kosmetyki właśnie. Albo to. No dobra, to uciekam tymczasem. Idę przygotować się do filmu, bo trochę muszę nabałaganić, zanim się jeszcze zabiorę za inne rzeczy. Pomyślałam, że powiem Wam o moim guilty pleasure, które sobie sprawiłam ostatnio i się mega wkręciłam. Bo słuchajcie, pomyślałam, że chciałam coś sobie obejrzeć, nie wiedziałam, na co mam kompletnie ochotę, bo generalnie nic nie chcę oglądać, to nie jest tak, że coś tam chciałam, nie mam nic na liście do obejrzenia. Znaczy jest jeden film, ale to akurat mam w planach obejrzeć go z kimś, więc wstrzymuję się, nie chcę go włączać sama. No w każdym razie, znalazłam serial, który oglądałam kiedyś, dawno temu, ale nigdy nie obejrzałam go całego, nigdy nie do końca nie wiedziałam, o co tam chodzi, tylko po prostu pamiętałam, że kiedyś lubiłam i słuchajcie, włączyłam od początku Pogoda na miłość. Kto pamięta ten serial? W życiu bym nie pomyślała, że będę oglądała, nie wiem, 15 lat czy 20 lat później ten serial, ale tak, włączyłam i słuchajcie, ma 9 sezonów po jakieś 20 odcinków, więc to jest konkret, ale
Powiem Wam, że mam taką przyjemność, jak sobie włączam. To jest coś, czego ja naprawdę potrzebowałam, żeby się tak trochę odprężyć, trochę od, wiecie, odciążyć myśli od tego innego, co tam mam robić, co przemyśleć. No, także jestem w trochę szoku, tym bardziej, że ja też nigdy nie wiedziałam, słuchajcie, kto pamięta ten serial? Czy Wy pamiętacie, co tam się działo, co tam mniej więcej chodziło? Ja zawsze pamiętałam bardzo przystojnego chłopaka, który gra rolę Lukasa i tę brunetkę. To zawsze pamiętałam, że ona tam grała, bardzo mi się podoba ta aktorka. Ale nigdy nie obejrzałam tego, nigdy nie oglądałam tego serialu gdzieś od początku, za bardzo nie wiedziałam po prostu, o co tam chodzi, tak do końca. I jak zobaczyłam w ogóle, że tam są właśnie w tych dalszych sezonach, to oni już są tacy prawie, że, znaczy chyba dorośli, tacy już w ogóle, no, tam się dużo więcej wydarzyło niż ja na pewno widziałam. Ja nie wiem, czy u nas po prostu nie puszczali tego serialu później, czy on tam był, wiecie, tylko przez jakiś czas na przykład, tylko kilka sezonów na przykład, a potem już więcej nie. Nie mam pojęcia, ale dowiem się, jak tylko obejrzę wszystkie. Nie wiem, kiedy to będzie. Ale powiem Wam, że troszkę się wkręciłam. Ale to jest też takie niesamowite, że to są takie stare seriale, gdzie pewne rzeczy, myślę, teraz by nie przeszły zupełnie. Chociaż z drugiej strony teraz te seriale, które są, nie wiem, dla młodzieży, totalnie w ogóle ja nie rozumiem, dlaczego tak i kto odnajduje się akurat w takim świecie. Więc jakby, wiecie, no to zawsze było dziwne, że osoby, które chodzą do liceum, mają ciągle pieniądze, jeżdżą autami w ogóle, wszystkim się wszystko tam udaje i mają zupełnie inne życie, mam wrażenie, niż ja jako nastolatka miałam w Polsce oglądając to. Więc zawsze to było takie, zawsze coś tam nie tak, nie? W każdym razie chyba teraz też tak jest, że nie oglądałam żadnego chyba i nie wiem, co tam się dzieje w tych serialach, ale z tego, co na przykład czasami słyszę jakieś tam, nie wiem, książki właśnie, czy ktoś opowiada, to wydaje mi się, że to też jest troszkę jednak oderwane od naszej rzeczywistości. Ale jest to bardzo ciekawe. A ten ojciec, jeżeli jak pamiętacie ten serial, to dajcie mi znać, będzie mi trochę raźniej, że ktoś też go oglądał, albo może oglądał jakiś czas temu. W każdym razie ten ojciec to jest tak toksyczna osoba, że to jest tak niesamowite, to co on mówi. No dlatego mówię, niektóre rzeczy myślę teraz by nie przeszły, ale to jak on się zachowywał, to jaki jest bezczelny, taki, to jaki właśnie jest toksyczny, to po prostu się w głowie nie mieści. I jak on może mówić pewne rzeczy przy ludziach, do ludzi, albo o nich nawet, wiecie, w oczy, to jest po prostu za dużo czasem. Ale sprawdzę, słuchajcie, kiedy on był nagrywany. Słuchajcie, z tego co widzę, to ten serial miał premierę w 2003 roku, a ostatni odcinek był z 2012 roku. No. No i tak. Tyle Wam powiem, słuchajcie, bo się wkręciłam. No, ja mówię, ja chyba tego potrzebowałam po prostu, żeby trochę się odciąć i włączyć sobie coś, co tam sobie gra gdzieś w tle i na tym się nie trzeba za bardzo skupiać. Ładni aktorzy, ładne rzeczy, ale słuchajcie, polecę Wam też coś bardzo moim zdaniem wartościowego, coś, co mnie bardzo zaskoczyło i coś, co bardzo Wam polecam i jest to po raz kolejny jedna z lepszych albo i najlepszych książek, które przeczytałam w tym roku jak i włączając jakby wszystkie moje, nie wiem, top ulubionych książek, chociaż jest ich w sumie dużo, ale ta jest i będzie jedną z nich. No Pasanada, Nic się nie dzieje. Kobiece oblicze Meksyku. Słuchajcie, w tej książce jest tyle rzeczy. To jest tak dobra książka. Ona jest tak mądra właśnie dlatego, że słuchajcie, mamy tutaj po prostu, no właśnie, oblicze Meksyku. Ja gdybym przeczytała tę książkę przed wyjazdem, znaczy ja, wiecie, słyszałam i tak i wiedziałam o różnych dziwnych sytuacjach, jakie się dzieją w tym kraju, natomiast ta książka pokazuje, że tam po prostu nic nie działa, kompletnie nic. Polityka, nie wiem, bezpieczeństwo, traktowanie ludzi, kobiet szczególnie, jakieś prawa człowieka, tam po prostu nic nie działa. I jak są podawane różne przykłady wydarzeń, które się działy właśnie w którymś roku, bo jakby głównie ta książka właśnie opiera się na tym, jak traktowane są kobiety i są tutaj historie różnych kobiet, które właśnie są też pretekstem do tego, żeby opowiedzieć coś jeszcze, coś więcej.
właśnie trochę jak się żyje w tym kraju, ale tutaj mamy, wiecie, od jakichś poglądów czy politycznych, czy na przykład religijnych jakichś, od jakichś wierzeń na przykład, po właśnie sytuację człowieka, praw człowieka, jak to wszystko wygląda, jak ludzie są tam traktowani, jak właśnie jakie są polityczne zależności, jak działają gangi, w ogóle no po prostu wszystko tutaj jest. I czytając rozdział za rozdziałem, ale też takie jakby takie podrozdziały tutaj, które są, coraz szerzej otwierałam oczy i coraz bardziej myślałam, wow. O wielu rzeczach nie wiedziałam, wielu rzeczy też nie byłam świadoma, no bo też nie wiem, nie żyję w tym kraju, on nie jest też jakoś tak bliski nam, żeby często były wiadomości z tego kraju. Natomiast ta książka jest bardzo dobra, także jeżeli Was interesuje historia Meksyku, to jak się tam żyje właśnie, jak tam się żyje ludziom, jakie mają problemy i też takie ciekawostki, ale też chcecie przeczytać dobrą książkę, taki dobry reportaż o tym właśnie, jak na różnych płaszczyznach tam życie wygląda, jakby wiecie, wzięte z różnych środowisk na przykład, różne wydarzenia, to naprawdę jest to bardzo dobra książka sama w sobie. Opowiada też bardzo ciekawe historie, więc ja po prostu jestem zafascynowana, ale tak trochę negatywnie jednak, bo tutaj są bardzo smutne historie. Słuchajcie, właśnie to, jak kobiety są traktowane, to jak źle są traktowane, jak mówię, nikt nie przestrzega ich praw, jak to się nie zmienia przez wiele lat, jak mają problemy no, na każdym polu, jakie możecie sobie wyobrazić. W domu są traktowane po prostu jak rzecz, albo jak zwierzę, albo gorzej niż zwierzę. Tutaj jest też poruszony na przykład temat aborcji, czy w ogóle dzieci z gwałtów. No po prostu tutaj jest wszystko. Ale jest to bardzo ciekawe. Naprawdę jest to bardzo ciekawe, jak w jednym kraju, tutaj nawet jest też to poruszone, wiecie co, że kraj, który tak naprawdę mógłby sobie dobrze radzić, bo ma bardzo dobre zaplecze takie, nie wiem, turystyczne na przykład i tam jakieś wiele innych rzeczy, jest tak źle prowadzony po prostu przez polityków, albo na przykład właśnie historia tego, jak w pewnym momencie plaże i wybrzeże, chyba zachodnie mi się wydaje, gdzie ziemie na wybrzeżu właśnie zostały sprzedane, nie, zostały, przepraszam, oddane po prostu rodzinie, nie wiem, prezydenta czy osób, które tam po prostu rządziły w danym czasie. I no i osoby, które, do których wcześniej należały te ziemie, nie miały w ogóle prawa głosu, nie miały prawa się sprzeciwić. No po prostu takie bezprawie, jakie tam się dzieje, to jest po prostu niewiarygodne, nie? Że kraj z dużym potencjałem, naprawdę, bo ja wierzę i ja wiem, że no mógłby, ale no jest tak źle niestety prowadzony, ta mentalność też jest trochę inna i jest to smutne momentami, jest naprawdę bardzo smutne, natomiast bardzo Wam polecam tę książkę, jest bardzo dobra, także tak jak mówię, po pierwsze jak chcecie się czegoś dowiedzieć właśnie o Meksyku, o tym jak to tam wygląda, jakie ludzie mają swoje historie, ale po drugie jak chcecie przeczytać dobrą książkę, ona nie ma tutaj, wiecie, takiego momentu, na przykład takiego znudzenia. Tutaj każda historia jest ciekawa. Każdy, tak jak mówię, taki podrozdział jakby jest w jakimś temacie, ale daje nam gdzieś szerszą perspektywę, jakąś właśnie kawałek wiedzy na ten temat, właśnie gdzieś poboczny taki. Także no bardzo ciekawe. Ja mam po prostu taką głowę, wiecie, teraz taką pełną tymi wydarzeniami, które tutaj się działy i każdej historii z tych kobiet i właśnie porwań ludzi, no po prostu tutaj jest wszystko, tutaj w tej książce naprawdę jest wszystko, także ja Wam bardzo polecam, bo książka jest bardzo dobra, także serio, na moją odpowiedzialność, także no bardzo, bardzo Wam polecam. Właśnie tak się jakiś czas temu zainteresowałam, kiedy ta książka była wydana, a wydanie pierwsze 2020 rok, to wcale nie tak dawno, bo pomyślałam sobie, że może ona już jest jakaś taka starsza, ale nie, także no bardzo ciekawa. I to, jaki się wyłania też z tej książki, niebezpieczny kraj, no nie bez powodu tak mówią. Jak przeczytałam tutaj o tym, co się działo na przykład na ulicach Acapulco, to pomyślałam, Boże, jak to dobrze, że my sobie tak spacerowałyśmy bezkarnie i nic się nie stało, naprawdę, bo no tutaj są różne przytoczone historie też, także bardzo Wam polecam tę książkę. Jak chcecie coś dobrego, to naprawdę świetna jest. No, dobrze, to słuchajcie, to tyle. Było coś, było guilty pleasure, ale było też coś bardzo, bardzo dobrego i wartościowego, także ja teraz idę, nagram ten film, co sobie zaplanowałam, a potem zajmę się jakimiś innymi rzeczami. No, jakieś gotowanie może,
Coś miałam ochotę, ale właśnie nie pamiętam, co to było i nie wiem też, czy mam wszystkie składniki, więc będę musiała sprawdzić. No ale tak, no to później się tym zajmę. Także tymczasem uciekam, widzimy się później.